Mazda MX-5 to kultowy roadster, który nadążając za modą, po 17 latach otrzymał także wersję ze składanym sztywnym dachem. Konstruktorzy jednak tym razem nie przesadzili i charakter tego wyjątkowego auta się nie zmienił. Od 1989 roku wyprodukowano już 855 tysięcy egzemplarzy, z czego 254 tysiące zostały sprzedane w Europie. Mazda MX-5 jest prawdziwym rekordzistą. Jako najlepiej sprzedający się dwuosobowy samochód sportowy na świecie, trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Ma w swoim koncie 178 prestiżowych nagród, z czego 58 to sukces trzeciej generacji. Jak widać, projektanci starali się maksymalnie zachować dotychczasowe proporcje, bez względu na to, czy właściciel decyduje się na jazdę z dachem lub bez. Trzyczęściowa konstrukcja dachu szybko się chowa w przedziale bagażowym, wciąż jednak pozostawiając 150 litrów przestrzeni do zagospodarowania. Niestety, zmiana charakteru pojazdu może odbywać się tylko na postoju. W celu złożenia dachu należy odblokować zaczep nad lusterkiem wewnętrznym, a następnie nacisnąć przycisk na desce rozdzielczej. Przyznać trzeba, iż miejsce pracy kierowcy jest wyjątkowo kompaktowe. Jeśli ktoś preferuje niskie położenie koła kierownicy, to może mieć problemy z zajęciem miejsca na fotelu. To jednak nie jest wada tego samochodu, ale charakterystyczna cecha każdego auta sportowego, w którym siedzi się nisko. Wszystkie przyciski i wyświetlacze znajdują się w polu widzenia i są łatwo dostępne. Krótka dźwignia zmiany biegów ma też bardzo krótkie przełożenia. Trochę może razić dźwignia hamulca postojowego usytuowana po prawej stronie dźwigni zmiany biegów. Bliżej do niej ma pasażer, ale do tej niedogodności można się szybko przyzwyczaić. Fotele natomiast są wygodne, trzymają dobrze na zakrętach i można ich ustawienie dostosować do własnych wymagań. Najnowsze udoskonalenia techniczne koncentrują się na poprawie dynamiki, co jest odczuwalne w postaci większej zrywności auta. Jednostka napędowa osiąga 160 koni mechanicznych i z pojazdu o masie 1192 kg potrafi uczynić rakietę, która rozpędza się maksymalnie do 217 km na godzinę i przyspiesza do setki w ciągu 7,9 sekundy. Dzięki nastawom zawieszenia pokonywanie zakrętów dostarcza jeszcze więcej przyjemności, a lepsze właściwości aerodynamiczne wpływają korzystnie na zużycie paliwa, jakość prowadzenia i wygląd samochodu. Mazda MX-5 nie jest może demonem prędkości. 160 koni mechanicznych budzi się z hałasem do życia dopiero przy wysokich obrotach, ale za to niewiele jest aut tak łatwych do wyczucia w ostro pokonywanych zakrętach. Wiem już na pewno, że chcę takie auto mieć. Jak na zabawkę, MX-5 jest zbudowana zadziwiająco porządnie. Może się skuszę na jakiś używany egzemplarz, bo poprzednie generacje tego modelu są co najmniej równie fajne, a przy tym oczywiście tańsze.